War isn't over yet. Warhammer Quest 2 The End Times. Czas ostateczny. Great Coyote. Witam was serdecznie. Gameplay o 4K HDR, PlayStation 5, bez ściemy, na żywo jak widzicie. I straszliwe męki z pokonaniem ostatniej hordy chaosu. Wszystko jest nieczyste. To nas czeka za chwilę, ale... zmieniłem troszeczkę ekipę. Jest Witch Hunter, słuchajcie, który jest ciekawy i pójdziemy zupełnie tym razem inaczej. Jest, no on jest tylko prawdzie na level 1, a Mecharwa jest na level 6, słuchajcie. Także jest, no, duża szansa. Ponieważ ma 5 dexterity, a dexterity jednak ma znaczenie przy uderzeniu, tak? Dobry speed, jest też dobra inteligencja, także jest nieźle. Natomiast tutaj nasz przyjaciel ma taką dobrą umiejętność. Zobaczycie, jak fajnie ona działa. I jeszcze dodatkowo zdobyliśmy tutaj jedną z ciekawych rzeczy. Wprawdzie jest tylko level 1, ale będziemy tutaj chcieli go zmienić. Dodatkowo weźmiemy tutaj Wardancera, który jest na 4 levelu, a powinien być na 5, ale całkiem przyzwoicie jednak się tutaj nam sprawuje, więc będzie to bardzo eksperymentalna. I 6 level kapitana, który naprawdę no rządzi. A ciekawostką przyrodniczą jest to, że mam dla niego łuk. Wprawdzie nie zadaje za dużo obrażeń, ale słuchajcie, przynajmniej na odległość będzie się starał coś tutaj po prostu wymyśleć. I takim zespołem spróbujemy zaatakować tutaj te potwory. Wszystko jest nieczyste. Jak widzieliście, na ostatnio została Mechawra sama, a my po prostu cały czas się staramy. Plusik tego jest taki, że łuczniczka niestety ma tylko jeden raz. Ona 3 razy strzela, to prawda, ale to jest jakby jeden atak, nie powtarza. Na spokojnie. Będziemy tutaj się, ponieważ on ma 6 punktów akcji i może zrobić to, co jest najlepsze, on będzie te drzwi otwierał. I teraz co? Chyba nam się udało, że jest Minotaur. Tak, są Minotaury, nie ma łuczników, a więc jest bardzo, bardzo to przyzwoicie. On ma 4 punkty. I 2 akcje, czyli 1-2, ale pamiętajmy, że on też ma na odległość. Także ja tutaj bym się wycofał. O, ale tu jest jeszcze, nawet nie zobaczyłem. On atakuje też 2, czyli jak on 1-2 pójdzie, to tu może zaatakować. A tutaj zobaczcie, co się dzieje. No proszę, nawet całkiem, nie? Jeszcze raz. No i leży. I zobaczcie, jednak to mi się wydaje, że jest dzięki temu szansa. I to bardzo duże, żeby tutaj się Mechawra, ona jest naprawdę niezła. Teraz. Świetnie, jeszcze raz. No, ale poszła krytyka i deadblowa. A teraz przyjaciel. I zobaczcie. Target takes double damage this turn. Tak? Set on fire, ale to jeszcze nie, ponieważ to za chwilę to zrobimy. Strzelimy po prostu sobie tylko z tej broni. No to tam dużo nie zadaje, ale jednak zawsze 6 punkcików. I teraz zagramy końcówkę. Ten Minotaur nic nie zrobi tutaj. Dobra, przyszedł tu. Ile ma ten Minotaur punktów życia? On ma 44, więc w tym momencie zobaczycie tutaj kolegę, który używa właśnie accusation, oskarżenie. To jest jednak... O, jest 6 i on w tym momencie jako ten Minotaur może dostać ten damage multiplier 2, jak widzicie. I on w tym momencie
tutaj uderzy. Ło, kapitalny krytyk poszedł. Nieprawdopodobne. I teraz na spokojnie nam się tutaj nasz przyjaciel podejdzie na... Zmieni sobie na włócznie i wali. No myślę, że wreszcie lepiej to się zaczęło. Tak jest. I on się cofnie. Mechawra tutaj kolejnego Minotaura postara się... O, jaki dostał krytyk. Świetnie. No. Całkiem wam powiem przyzwoicie i nawet jeszcze on może strzelić. A to zawsze jednak jest. Nie za wiele, ale... Naprawdę jest dobra. I kończymy w tym momencie. Poczekamy, aż podejdzie. Jest Minotaur. Tak, teraz troszeczkę będziemy musieli uważać, bo no, zobaczcie ile. 2, 4, 6. Od razu z 12 na 4, nie? To jest naprawdę nieciekawa sytuacja, moim zdaniem. Dobra, jedziemy tu. Całkiem przyzwoicie. Ile punktów mam jeszcze? Dobra, będziemy mogli uciec. Świetnie, świetnie. On ucieknie sobie tutaj teraz. Dobrze, Mecharwa. Czy Herbert? Za 7, dobra. To niestety może tylko raz uderzyć i to jest ten problem. Uciekamy. Ok. Świetnie, jeszcze raz. Dobra, Mecharwa, ucieczka. Świetnie i myślę, że musimy uciec. I spokojnie. Idą, idą. Spryciarze idą. Dobrze. 56. A to ma ile? 15-25, ale Minotaur ma odporność. No to jedziemy. Raz. No bardzo przyzwoicie. Jeszcze raz. No nie, no świetnie. I Deadblow. No lepiej się to nie mogło, słuchajcie, nam ułożyć. Bez obrażeń, nie? Czyli jednak moja absolutnie taktyka, jest szansa, że wreszcie chyba to wygramy. Uuu, za 8 go walną, proszę. I on tu spokojnie jeszcze stłukł go. Świetna sytuacja. Zostało nam tutaj tak. Raz, dwa, trzy, cztery, tak? Więc poczekajmy, jak on tutaj zamierza to rozegrać. Hobbit Blusia. I również jeszcze tutaj nasz przyjaciel. Dobra. Czy pójdą, czy nie? Spokojnie. Poszli jednak. I to poszło ich trzech. Do przodu. Nie no, fantastyczna sytuacja. Uważam, że to w ogóle pierwszy raz misnął sobie. Ale nie szkodzi. Ona powinna to wykończyć. Dobrze, jeszcze raz. Leży. A on poczeka, bo nie ma sensu. Patrzcie, jaki spryciarz. Zostali tutaj. Czekamy, czy pójdą we dwójkę. Zmienił się, dobra. I come on. Ło, kapitalna sytuacja, mój panie. Kapitalna. Hybyt. Sięgnie go, sięgnie. O, ale dostał za ósemeczkę. Dziewczyno. Dziewczyno. Jest twój. Jest, nareszcie. No. Tak dobrze nam się jeszcze nigdy nie udało przejść. Słuchajcie, że na pierwszej sali bez jakichkolwiek, po prostu, bez jakichkolwiek ran, nie?
No to świetnie, słuchajcie, naprawdę jestem zadowolony. Mamy duże szanse, żeby to ładnie ugrać. Lecimy teraz tutaj. Uważam, że ten kierunek będzie kierunkiem właściwym dla nas. Jednak ten łuk, bo nie używałem i tak tego topora, dałem go Slayerowi. Będziemy sobie jeszcze, każdą postać będziemy sobie próbować. Ten Great Axe też jest niezły. Ja myślę, że też siostra Sigmara, która jest mocno defensywna, ona tak wspiera, mogłaby jednak leczyć. Też sobie weźmiemy, ale najważniejszy byłby dla mnie jednak ten ogród. Natomiast na to będzie trzeba na pewno pozbierać dużo pieniędzy. Spokojnie, on tutaj pójdzie. Tak, mistrz nam tutaj też pójdzie. Helbet Blusio oraz Meharva, dobrze. Drugi powinien być już bardziej niebezpieczny, jeżeli chodzi o... No tak, a na razie nam się tutaj, widzę, dobrze powodzi, bo jest tylko jeden Minotaur i nie ma w ogóle łuczników. To takiej sytuacji się nie spodziewaliśmy, absolutnie. Dobra. A on tutaj może walić. Jeszcze raz, nie bój się. Świetnie, to się udało, naprawdę świetnie uważam. On sobie aktywuje tu. Meharva. Hop, jeden. Nie sięgnie. Tu sięgnie dopiero. Wal go. Nie, cofnijmy się Meharvą. Jednak deflektnął. Inhibit Blusia. Spróbujmy Hebercie. Jest. Mysnął sobie. No trudno. Nie będziemy płakać po nim, nie? Okej, w porządku. Czekamy, co tutaj nam przybędzie. Przyszło dwóch tych. Więc na dzień dobry dostaniesz. Ale deflektnął. Jeszcze raz. Leży. Herbert? Aj. Nieprawdopodobne. No chyba teraz się uda, co? Dobra, udało się. On tu może 1, 2, ale to nie ma dzidy, nie? 1, 2, 3. Możemy tutaj być. Dobra, zobaczymy, co robi. Idzie, idzie. Podszedł, jeden punkt, ten ma dzidę. Dobra. Spokojnie. Myślę, że na tego spróbuj. Jeszcze raz. Świetna sytuacja. Jedziemy. Jest świetnie i jedziemy. Nareszcie. No słuchajcie. Został tutaj jeden Minotaur i trzech tych prawdopodobnie. Także spokojnie, poczekamy, czy oni teraz się tutaj nam troszeczkę bliżej przemieszczą. Przemieścił się i jedziesz. Jeszcze raz, nie bój się. Deflektnął, ale jakieś tam obrażenia zostały zadane. I kończymy. Niech przejdzie. O, baki, odważny. Odważny, że hej. Come on. Już po nim. I jedziemy. Fantastycznie, mówię, dlatego go wziąłem. Teraz już wiecie, o co chodziło. Ilość ataków, które zadaje, no jest nieprawdopodobna właściwie, nie? I kończymy. Spokojnie, niech podejdą. Musimy być tutaj sprytni. Bez sprytu to w ogóle nie zagramy nic, to słuchajcie, dobrego. Come on. Jeden deflekt, ale Deathblow poszedł. Świetnie. Cofamy się, ale cofamy się troszeczkę inaczej. Ponieważ tu przyjdzie Meharva, żeby właśnie zacząć. Świetnie.
Wow, no i to jest to właśnie na co liczyliśmy, nie? Stąd Minotaur Gumo jeszcze nic nie zrobi. Natomiast o, absolutna petarda, jeszcze raz. Dlatego już widzicie, że trzeba do minimum ograniczyć podejście. Aj, micnął sobie. No jeszcze na razie jest po prostu na Herbertem. Dobra, mamy cię. Kolego, mamy cię. Brakuje tu jeszcze takiej mechaniki jednak tych, moim zdaniem, oflankowania na przykład. Świetnie. Świetnie, wszyscy. To są wszyscy. To Minotaury ostatni. Tak, dobrze, słuchajcie, nie było, ale nie będziemy jeszcze zaklinać rzeczywistości, bo dopiero to była druga sala, także musimy spokojnie tutaj. Także nie zawsze Grimswoldy to, bo jednak ten strasznie mało obrażeń zadawał ten wampirz i jeśli chodzi o tą umiejkę, to na razie z niej zbyt zadowolony nie jestem, bo ona często nie trafia. Wiecie, którą? Odzyskiwanie punktów życia, nie? A tu kapitan, w razie czego jak podejdą, no to ma tarczę, ma młot. Nasz kochany, najlepszy na świecie młot. Dobra. I spokojnie. Myślę, że trzecia sala, słuchajcie. Huhu, no i są, i to ilu? O mój goodness. Raz, dwa, jest łucznik. Trzy. 5, 6 grubasów, 7 grubasów, o, jeszcze łucznik tu jest, nie? To jest niebezpieczeństwo właśnie. I to, oni mają dosyć duży zasięg, nie? A więc i w tym momencie zaczniemy od niego właśnie to. Jak widzicie, że on będzie miał teraz to, ile mam punktów, cały czas tyle, ile mogę. Czyli dostaniesz jeszcze lufę tu. Za 12 oraz spultasz się do tyłu. Musimy uciekać, nie mamy słuchajcie wyjścia. Tutaj jeżeli o to chodzi, to jedziemy z koksem. Świetnie. Świetnie po prostu. Absolutna petarda, nie? Myślę, że tu trzeba go aktywować aż tutaj. Cofnąć go. Jedziemy. Bo oni mają 1, 2, 3. No jednak bym wolał, żeby tego łucznika. Nie, to nie jest łucznik. On ma to. On ma siekierę taką. Tak? Nie. To jest Gore Archer. Tam jest też Gore Archer, nie? Jest. O to mi właśnie chodziło, żeby go. Trzeba go wyeliminować jak najszybciej. Dobra. Dobrze. Tu nie ucieknie, trzeba uciekać tu. No dobra, wyjścia nie mamy, jedziemy. Kogoś trafił. Trafił naszego przyjaciela. No i tutaj zaczęło się trudności pewne, które widzicie. Jeszcze micnął sobie Herbert. Spadaj, Herbercie, bo nie mamy co. Trzeba uciekać jak najszybciej. Nie grajmy tutaj absolutnie żadnych bohaterów przyrodniczych, tylko spitalamy i to jak najszybciej.
No świetnie, świetnie. Kurczę, nie udało się, a było blisko, nie? Prawie. No może to się źle za chwilę skończyć. Odefleknął na szczęście. O Jezu Chryste. Uf, jeszcze żyjemy. Dobra, ile on? On się jara. Świetnie. No lepiej to się nie mogło tu ułożyć generalnie. I cofamy się. Ale Mecharwa tutaj nie da rady, nie? Dobra, on może uciec już, dobra. Czyli w tym momencie... Spróbujmy może... Ile to ma ataków? 2, no spróbujmy. Słabe to było. Ale bym powiedział, że bardzo słabe. Dobrze, dzięki temu nic nie zrobił. Świetnie, ten speed jednak mu pomógł, nie? No proszę, jeszcze dostał za to. Dobra, jest ok. I w porządku. Dwanaście, to lepiej, żeby ona mu pomogła. Dobra, słuchajcie, spokojnie. Teraz, tak jak widzicie, musimy to teraz poczekać. Idą, a niech się trochę pojarają, nie? Generalnie, o, nawet on jest w stanie ich jeszcze na odległość. Dobrze, zawsze coś, nie? Mówisz, że tyle tylko, nie? No ale to co z tego? Zaraz tu dojdzie i się zapali, o. Chociaż trochę. Dostał. Cofnij się. Mecharwa. Świetnie. Dobra. Jest po nim. Leży. Spokojnie. Następny idzie. Idzie następny. I sprytnie tutaj chcę to zrobić. Dobrze, to my się cofniemy w takim razie.
No, zobaczymy, co zrobisz teraz. Mocno defensywne, spokojne. Tutaj nie mamy wyjścia, bo jednak... Słuchajcie, ten są w stanie wykończyć nas... O, nawet się zajarał. Proszę. I łukiem go. Jeszcze raz. Zawsze coś, nie? Naprawdę bardzo ładnie tutaj go wykończył. Ona powinna tutaj dokończyć robotę. Fantastyczna sytuacja. Został jeszcze jeden łucznik, ale jego to sobie rozegramy inaczej. Na spokojnie. No słuchajcie, jest duża nadzieja skończenia tego. I to mamy 26 prawdzie minut, ale całkiem wam się tutaj to przyzwoicie na razie układa, nie? Troszeczkę tutaj tych oczywiście ran mieliśmy, ale jesteśmy już upgrade'owani. O, zobaczcie, jak on ładnie sobie tutaj trzyma to. Na razie spokojnie. Dobra, ciekawe, czy łucznik będzie strzelał. Nie szczera. O to mi właśnie chodziło, bo tu jest jeszcze jeden łucznik też, nie? A najpierw się zajmiemy tym. Świetnie, świetnie. Lecimy na Szczecin. Harwa ma tylko 9 punktów i to trzeba naprawdę z nią uważać, nie? Herbert ma jednak 30 i tutaj dosyć... Dobra, nic się nie udało. No i o to chodziło. I teraz zobaczcie, nie? To jest właśnie to, co powoduje, że... Że jesteśmy w domu. Bardzo szybkie przemieszczenie się i celne strzały, które pozwalają nam wygrywać tą batalię. Moim zadaniem jest oczywiście, mówię, pani z Sigmara, żeby do nas dołączyła, oraz Ork. Tego bardzo bym chciał już Grimswolda, który by tu masakrował wszystkich. I spokojnie. Tak, ten postawimy tutaj naszego kapitana. On mógłby mieć więcej punktów życia, nie? To jest takie troszeczkę jednak mimo wszystko dziwne tutaj u niego. Dobra, na razie w ten sposób. I zobaczmy teraz, co nas tutaj czeka. O, od razu na dzień dobry. Na dzień dobry jest Minotaur. My mamy szczęście, tych Minotaurów jest dużo. Mamy szczęście do czego? Do tego, że... O. Że nie ma łuczników, nie? Wyjątkowo. Świetnie tu sobie poradził. Dobra, kończymy. I zobaczmy, kto przyjdzie. Idzie Minotaur i idą włócznicy. Na dzień dobry. Świetnie. Jeszcze raz. O, ale dostał. Jednak ilość ataków robi swoje. Uważam, że to, co my teraz tu pokazujemy, to jest absolutna petarda. Leżysz. Cofamy się tutaj o jeden punkcik. On tutaj podejdzie o jeden i spróbuje uderzyć nawet. Kabum. Dostał za 9 punktów, proszę. I następny zostaje wykończony. Leży. I spokojnie. Czekamy na następnych.
idą. Jest jeden minotaur oraz... O, tutaj dosyć blisko ten minotaur podszedł. Dobra, to w tym momencie musimy zrobić to, na co czekamy. Kabum! Jak to, mis? No ale przecież zapalił go. Jest, damać mu. A, że nie trafił mu obrażeń. Uwaga. Za 9. Dobra. Spitalaj. A bum. Też mi się teraz to nie spodobało. Idziemy do tyłu. Kurczę, weź go, bo tak trochę nie trafiacie teraz. Świetnie. Dobrze. Dobrze, uciekamy troszeczkę. Nie ryzykujemy. Minotaurowi to za dużo to już nie zostanie. Ło, jaki krytyk wszedł. Nieprawdopodobny. Jeden punkt. Dobra, to tym się już nie musimy zajmować. Dwa misy. On tak słabo, nie? Jak mu odpadły te... A to co? Czemu on nie może? Aha. To tu sobie pojedziemy. I już. Kabum! Świetnie, jeszcze raz. No i po tobie. Okej. Okay. Czyścimy nieprawdopodobnie tę salę. Tego, czegoś takiego nie było jeszcze, słuchajcie. Widzieliście, jak gra szła. Jeszcze raz. Świetnie po prostu, no nie, no petarda. To jest mało powiedziane. Kabum. Dostał za 9 i kabum. Ten zostanie wyeliminowany na pewno. Nawet jeszcze sobie minotaura zaczniemy zbawić. Nie no, panie. Jest naprawdę świetny. W ogóle nie chcę niczego więcej, tylko niech tak jak dotychczas to wygląda. Bo jak widzicie, to dobra, to tutaj sobie wyeliminujemy tego z tyłu. Dobra, mamy punktów 3. No to w momencie sobie jeszcze go dołożymy. Jedziesz. Jednak zobaczcie, 3 ataki. No i nawet jeżeli coś nie pójdzie, nie, to na spokojnie możemy. O, przyszedł. To tym razem? Nie, no tutaj nasz kapitan po prostu... Nie, to jest zakup jednego zwykłego łuku, słuchajcie, powoduje masakrę taką, jak widzicie w tej planszy, że to się w głowie aż nie chce mieścić. Nasza ekipa tutaj sobie spokojnie po prostu działa. I kolejna sala wyczyszczona, a my mamy jeszcze ho, ho, ho. I ho, 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 i jeszcze ho, ho, ho. Tak patrzę, żebyśmy tu nie... Pójdziemy na prawo znów. Cały czas idziemy na prawo, więc tak będziemy szli na prawo. Nie oddalamy się, żeby nie popełniać błędów tak zwanego rozdzielania się. I spokojnie. Pierwszy level, tak? A jaka różnica? To się chyba nikt tego nie spodziewał, że to jest w ogóle możliwe, nie? Że on tak ładnie tutaj nam zagra. No dobrze, kończymy.
i spokojnie czekamy na następną. Hop. Wow. Są łuczniki. Nie, cały czas jest pełno tych. To naprawdę losowanie nam się tutaj... Jeszcze raz. Poszło, dobra. Aktywuj go. I tutaj go sobie spokojnie wyczyścimy. Dostał. Świetnie. I teraz zobaczcie to. 44 punkty. Czyż to nie było piękne? Hubert, jesteś najlepszy. Fantastyczna sytuacja. W ogóle nie wydawało mi się to możliwe. Dobrze. I spokojnie tutaj dochodzimy. Ok. Na dzień dobry wyeliminowaliśmy dwóch. O, jest kolejne dwa minotaury. Wydawałoby się, że mogą zrobić różnicę, nie? Mogą, ale nie muszą. Jedziemy. Jeszcze raz. No, teraz tak szału nie było generalnie z twojej strony, ale... Dobrze. Fantastyczny ten krytyk, który tutaj został uderzony, to kolejny krytyk. Uuu, panie Hawranek, ale ona leci. Nie dajemy Hawremu raz. I on będzie miał. 2-3. Nie uderzy jej, bo ma 2 punkty, a tu zostało mu 4. Także dobra, poczekamy, niech podejdzie. W tym momencie zagramy troszkę inaczej. Oni to sobie spokojnie robią, co chcą. Myślę tak, że trzeba zagrać w tym momencie ta... Już tutaj się nie patyczkować, bo... Jest to ważne. Dobra, zajaraliśmy go. Wycofujemy się. Herbert. Świetnie. Kabum. O, widzicie, co się dzieje. I kabum. Ona jednak... Ma świetny level już, dobrze, i spokojnie. Zapraszamy kolejnych. Po prostu wchodzą nam. Sami nam wchodzą. Hubert? Świetnie, nawet tak, nie, tam. I kabum. Jeszcze raz, nie bój. Jest twój. Jest mój. Wow. Coś nieprawdopodobnego, jakie czyszczenie tej sali nastąpiło, a teraz się boją trochę aż, nie? Spokojnie w takim razie. Zapraszam. Podejdzie. Podejdzie, a dlaczego już by nie miał podejść? I to tyle. Dobrze, jeden pójdę. Proszę. Raz jeszcze. Się cofnę. Kabum! Chodź tam. Idą czy nie? Idą. Zobaczymy jeszcze, jak Herbert sobie radzi z tym mieczem, bo ma 5-12, nie? Duża szansa na krytyka. Jedziesz. Ło, panie! Przecież on jest nieprawdopodobny, co on tutaj wyprawia nam dzisiaj. Okazało się, że
że jest to po prostu mistrzowskie. Idziemy dalej. Fantastyczna forma. Nie widzę możliwości, żebyśmy tego nie wygrali. Nie chcę mówić oczywiście tego w złą godzinę, ale w ogóle nie ma porównania z tym, co żeśmy grali wcześniej. Ale to dlatego, że gramy bardzo ostrożnie, bo wystarczyłoby pójść do przodu i słuchajcie, tutaj zostalibyśmy sprowadzeni na ziemię bardzo szybko. Ten tutaj, powiem wam, że Witch Hunterek, no będziemy starali się mu jeszcze kupić lepszą spluwę, bo jeżeli to tak ma wyglądać, że on tą spluwą robi takie małe, takie duże nawet obrażenia, jak krytyka walnie, no to jest nieprawdopodobna sytuacja dla nas, nie? Oczywiście młot to jest mistrzostwo świata, które on ma. War Dancer też czeka na awans, ale przede wszystkim po tym zwycięstwie będziemy musieli zbierać na ogra i oraz tutaj szefową Sigmara. Czy już? Jeszcze nie, słuchajcie. Natomiast chyba teraz nastąpił problem, że są łucznicy. Nie, nie widzę tu łuczników. Niech on tylko teraz spokojnie wywalnie. Są. Dobra, tu teraz podszedłem, widzicie, niepotrzebnie trochę. Co powoduje, że jednak... Może się to źle skończyć, mówię. Leży, dobra. Leży, fantastyczna sytuacja. Wręcz wydaje się, że to jest nieprawdopodobne, ale tak jest. Dobra, jedziemy. Poszedł krytyk. Ale i poszedł krytyk. A to i tak się nic nie da. Dobra. Za trzy, dobra. Okej, tu się nic na szczęście nie stało. Nie zauważyliśmy pewnych rzeczy. Świetnie. Co nie zdajesz sprawy, jak on tutaj robi różnicę. Kapitalna sytuacja, no. Po prostu to jest mistrz nad mistrzem, nie? Ale go zjarał teraz. I teraz go wykończy pistoletem. Świetna sytuacja mistrzowska. Jeszcze raz. Jest. Plecki, plecki. Nie wierzę. Myślą se. Okej. Nie, no zrobił to. Co za błąd po prostu. Teraz będzie czekać, aż trzeba czekać, aż on się skończy palić, nie? Dobra, kończymy.
Ile masz punktów? 14, dobra, kończymy. Ile się pali? 3 kolejki. Trzy kolejki pełne na pewno. Ty, no ale ile, no po prostu, ile on ma się palić jeszcze? Nie wierzę, że on się tyle będzie palił. Przecież to jest jakieś przegięcie peciory teraz. Nie może tak być, bo nasza po prostu ekipa tutaj już się zbliża do zwycięskiego końca. Jeden błąd, widzicie? Jeden błąd. Przesądził o tym, że... O, skończył się jarać, dobra. Ma pełno punktów, 20. On ma 27, ona ma 9. Nie, ona ma tylko 6 punktów już teraz. Więc niech on ją na wszelki wypadek uzdrowi, bo jeżeli ją jakiś ktoś lutnie... Nie, wszyscy muszą mieć pełne punkty życia. Nie zgodzę się na to. Ostatnia sala jest generalnie tragiczna, a to, nie, to jeszcze nie jest ostatnia sala. Jedziesz. Świetnie, jedziesz. Absolutna petarda. Cofasz się. O. Archer. Proszę, zapraszam. Dobra. No to tyle. To niech się tutaj nam produkują. Idzie ktoś, czy nie? Idzie, idzie. Czekajcie. To jest ten Gor i on ma raz, dwa, trzy, cztery i aż trzy ma. I trzy ataki, nie? Dobra. To nie dojdzie tutaj. Sięgasz go? Nie, ale ona go chyba sięga. Też nie? Dobra, no to poczekajmy. Idzie czy nie? No chodź. Idzie. No bo on poczekał, że tutaj ten przyjdzie. Spoko los. To dostaniesz tak w ciry teraz. Od razu krytyk. O, zapraszam następnego. Świetnie. Jeszcze tam jeden doszedł. Proszę. I jeszcze raz. No dobrze. Ok, spokojnie. Kolejny z głowy. Ale nie podpalamy się, nie idziemy. Ponieważ tutaj może się to źle skończyć. Łuk. I huk. Świetnie. No po prostu, kapitanie, to jest petarda. Jesteś najkochańszy, tyle mogę powiedzieć. I już. Spluweczka. Kończy nam tutaj. Dobra, i tutaj mamy 1, 2, 3, 4 łuczników. Nie, 3 łuczników mamy. Więc no nie wiem, jak my to troszeczkę zagramy, słuchajcie. Spróbujmy troszeczkę ich do przodu pociągnąć. Ale nie za dużo. Idzie? Idzie. Łucznik nawet idzie. O nie, to w tym momencie musimy aktywować go. Tak nie damy rady. O, teraz się uda. Kabum! No nie wierzę, że to zrobiłeś. 15 na 19. Za to może tutaj...
może, czyli on musiałby, dobra. I tak nie musiałby się tutaj wycofać, żeby on mógł mu zrobić coś takiego teraz. Właśnie. Aha, bo on już nie ma tych. Ale on się jara, dobra. Da radę tu go ten? Nie da pewnie. No dobra. Ja nie wierzę, że to po prostu się nastąpiło. Jeszcze. Ty, no chłopie, no nie rób tego. Nareszcie. Spróbujemy. Dobra, tu jest to wąskie gardło, które no nam absolutnie utrudnia życie. Dobra, i to by było na tyle. Bo on tutaj nie przejdzie nigdzie. Nie może przeskoczyć niestety tutaj, nie? Dobra, czekamy, czy przyjdą łucznicy. A dopóki ich nie ma, to musimy poczekać, aż po prostu wystygnie ogień. I tutaj będzie bardzo niebezpieczna sala. Dobra. Raz, dwa. Trzy. Cztery. W ten sposób. Raz. Może tak? Spróbujmy. Nie może. A tu? Może. A misnął sobie jeszcze. Już mi to denerwuje w tym momencie, nie? Tu coś ona zrobi? Nie sądzę. Tak, żeby tu po prostu uniemożliwić uderzenie. O, jest deflekt. Wiesz dobrze, o co chodzi. Świetnie, dobra. Udało nam się, słuchajcie. Jest szansa, że zbliżamy się do ostatniej sali. Jeszcze nie teraz, bo to około godziny trwa. Oj, mogę nawet tego nie zmieścić. Słuchajcie, to dogram to w następnym odcinku. Jest! To Hurston, wreszcie dotarliśmy, jak widzicie. I zobaczcie, co tu się dzieje. O Jezus, jaki Grimswald. To jest ten szef. On ma punktów życia, ho, ho, ho. Dobra, a więc nie boimy się. Trzeba tych po prostu łuczników, a łuczników za dużo nie ma, nie? Tu z tyłu jest jeden, dwóch, trzech właściwie, czterech. Trochę jednak ich jest. To co my chcemy tutaj zrobić teraz? Poczekać chyba, nie? Bo tu nie damy rady. Jego bym tutaj wyeliminował dalej.
ten będzie tu, niech ona jeszcze przejdzie tu. Dobra, i zobaczmy, co tutaj on. Nastąpi. On ma jeszcze jakiś topór taki niebezpieczny. Dobra, ponieważ nie zmieszczę się tu w 4 minutach, w ogóle nie ma opcji, słuchajcie, to kończę. Widzicie, że jest ostatnia sala, nie ma ściemy. Za chwilę spotykamy się na dogrywce.